Kolejny raz reprezentowali Motor Lublin, też nasza drużyna. Z dużą tożsamością i szacunek do wartości, które nas kierują. Po drugie też podziękować kibicom, które no, całą Polskę robili, żeby nas wspierać. Pomimo tego, że wiem, że były różne komplikacje po drodze, rzeczy dla mnie niewytłumaczalne, ale to są przykre rzeczy. Mnie na pewno ta drużyna szanuje swoich kibiców i dziękujemy im za wsparcie. Co do samego meczu, widzieliśmy, że tu przechodzimy na trudny teren z trudnym rywalem, którego o zmianę trenera się nikt nie pokonał, tylko w jednym meczu stracił bramki. Wiedzieliśmy, że ten mecz musiał się zacząć od dużej konsekwencji z naszej strony, bo jedna i druga drużyna będą się grać pressingiem, jedna i druga drużyna na pewno będą podejść agresywnie do rywala. I uważam, że te konsekwencje była baza do tego, że za dużo nie daliśmy Kotwicy. Nie ukrywam, że pomimo ogromnego szacunka dla rywala, uważam, że byliśmy zespołem, który był tuż bliżej zwycięstwa niż przeciwnik, więc ten punkt smakuje trochę gorzko dla nas. Uważam, że tak jak mówię, w sytuacjach mieliśmy trochę więcej i byliśmy bliżej zwycięstwa, ale zbieramy ten punkt, będziemy pracować dalej ze spokojem i z wiarą w to, co robimy i przygotujemy się do meczu, który nas czeka za tydzień w naszym domu. Dziękujemy. Z boiska chyba trener tutaj wszystko podsumował. Też widzieliśmy, że byliśmy ciut bliżej chyba tego zwycięstwa, ale też darzyliśmy Kotwicę pewnym dużym szacunkiem. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki teren, ale mecz zakończył się remisem, mam długą podróż, wracamy, ale ja jako plus szatni mogę powiedzieć, że jestem spokojny o nasz zespół, o to, jak trenujemy ciężko, o nasz cały etos pracy. Wiem, że do końca zostały dwa mecze i najprawdopodobniej jeszcze dwa liczymy na barażowe, więc jesteśmy gotowi, bo wiemy, pracowaliśmy cały sezon. I no nic, chciałbym podziękować jeszcze raz kibicom, bo to, co zrobili, to wielki szacunek. My wracamy do Lublina, tydzień przygotowujemy się do meczu za Lublin i tyle, dziękuję. Dziękuję Państwu. Proszę przejść od razu do spotkania. Dla nas najważniejsze w tym spotkaniu jest to, że zagraliśmy kolejny mecz na 0 z tyłu i że dopisaliśmy po tym spotkaniu kolejny punkt i trzecia drużyna w tabeli musi wygrać, żeby dalej w tabeli. To jest dla nas najważniejsze. Co do samego spotkania, no cóż, pierwsza połowa na pewno z dużym szacunkiem, oba zespoły podeszły do siebie. Dużo było takiego, powiedziałbym, urywanej piłki, prób przeniesienia, że tak powiem, jakby bardziej gry na siebie, czy tutaj zdobycia pewnej przewagi, grze piłką i tak dalej, no to próby zarówno z jednej, jak i z drugiej strony za bardzo się nie udawały. To toczyło się dosyć wyrównane spotkanie. W drugiej połowie już to wyglądało zupełnie inaczej. Mieliśmy bardzo dużo ciekawych sytuacji wypracowanych na dobre uderzenia z dystansu. Niestety te wszystkie strzały były niecelne. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, dla nas liczy się ten cel, który mamy do osiągnięcia na koniec tego sezonu. Zrobiliśmy dzisiaj kolejny krok. Graliśmy dzisiaj z bardzo dobrą drużyną, która od dłuższego czasu widzę jest bardzo groźna. I to też cieszy, że my dzisiaj tutaj postawiliśmy też rywalowi bardzo trudne warunki. Myślę, że bardziej spotkanie wyrównane. Nie będę tutaj dociekał do tego, kto bardziej zasłużył na zwycięstwo. Panie trenerze, nie sytuacja, tylko bramki są najważniejsze w spotkaniach. To tyle. A jeszcze dodatkowo chciałbym oczywiście podziękować naszym kibicom i temu, jaką oprawę nam zrobili, bo to jest też dla nas bardzo ważne, że możemy zawsze liczyć na ich wsparcie. Dziękuję bardzo. Zespołem z drugimi spieleniami o awans.
bezpośrednio. Z meczu ogólnie mecz bardzo otwarty, sporo sytuacji nie z drugiej strony. Na szczęście to rozegraliśmy na 0 z tyłu. Ten punkt ostatecznie z Polką może bardzo cenny dla nas. Więc nie załamujemy się, patrzymy na przyszłość. Jedziemy teraz na Kalisz, to jest ciężki mecz, ale jedziemy po 3 punkty wygrać, robiąc swoją robotę. Dzień dobry, Krzysztof, jakieś pytania?